chciałam wam pokazać Laos o poranku. Wyprawiają dach, wypanele. I tutaj mamy swój piknik. Na największej nory, w jakiej byliśmy. Dzień dobry, witajcie w niedzielny poranek. Chciałam wam pokazać Laos o poranku. Mnóstwo mgieł. Jest dość zimno. I fakt, że w ciągu dnia jest bardzo upalnie, to jednak poranki i noce są bardzo chłodne. I mimo, że cała wioska śpi, to targ gromadzi zawsze mnóstwo ludzi o każdej porze. Tutaj około 7:00 targ żyje, a Mariusz śpi. A tutaj znalazłam robaki. Nie wiem, co to za robaki, ale zobaczcie, jakie one są wielkie! Olbrzymie! Znaczy, robaki to są chyba raczej jakieś larwy. Wszystko ludzie tutaj znoszą z dżungli. Trafiliśmy do kolejnej wioski, gdzie takie różne ciekawostki się dzieją, jak na przykład pani nosi z przodu dzieciaka, a z tyłu torbę. A my idziemy na jedzenie. I mamy tutaj Olę. Dzień dobry. Cześć. To znaczy dzień dobry. Ja już wam się dzisiaj witałam rano, bo ja dzisiaj byłam rannym ptaszkiem. Chciałam... zrobiona zostałam w bo. Już wam tłumaczę, o co chodzi. W Laosie to jest tak najbardziej, można powiedzieć, zauważalne. Chodzi o procesję mnichów z rana. Oni chodzą procesję. Po prostu mnisi wychodzą rano i... zbierają dary, zbierają jedzenia. Tak, zbierają po prostu jedzenie, czy jałmużnę w postaci jedzenia od lokalsów po prostu. I ja chciałam właśnie to zobaczyć, no bo to jest tak widowiskowe, wiecie, w pomarańczowych szatach, oni idą w takim pochodzie, w ogóle fajnie to wygląda. Dlatego dzisiaj wstałam rano z łóżka, mimo że był ziąb okupny. No i kurde co, mników nie było. Ja po prostu o tym wiedziałem i smacznie sobie spałem. No ale co moje, to moje. Pani mi chyba zabrała ostry sos. Byłam na targu, widziałam, jak tam wszystko, zresztą sami też możecie zauważyć. I teraz wcinamy zupę, mamy zupę z makaronem. Szczerze mówiąc, według mnie nic absolutnie szczególnego, bo tutaj tylko kawałki jakiegoś boczku i słoniny. Po prostu makaron. I do tego mamy cały kosz tutaj sałaty i ziół, które mam nadzieję uratują tą zupę i będzie fajnie smakowała. No, mamy też papryczki, czyli limonkę. I cały kosz przypraw. No, dzisiaj jedziemy, znowu mamy jakąś taką górkę tysięczną do pokonania. Ale cały odcinek zajmie nam nie więcej niż 50 km, mam nadzieję. Więc super. Można powiedzieć, że dzisiaj tak bardziej na luzie. A tutaj mamy sytuację, gdzie obserwujemy, jak wyprawiają dach, wypanele z traw czy z palm. Fajnie w przypadku tego dachu, widać, że tam ktoś ręką. Tak, i łapie. Dali radę. Zauważyliśmy, jak wytwarza się panele z liści, takie panele na dach. I tutaj możecie zobaczyć efekt początkowy. A właściwie produkcję takich paneli, a powyżej chatka, gdzie właśnie w ten sposób, gdzie takie panele są właśnie użyte. A mnie bardzo zainteresował ten motocykl tutaj. O, też ciekawy. Ciekawa konstrukcja. Bardzo. Reflektor, jest miejsce na butelkę. No, wiesz. Masz już nowego ziomala. No, dużo mamy, to się podzielimy. Dzisiaj nam się szykuje obiad w szczególnych okolicznościach przyrody. Tak. Jesteśmy na punkcie widokowym. Panorama boska jest. I tutaj mamy swój piknik. Mamy
Bardzo dużo kukurydzy. Smakuje nam ta kukurydza. Mhm, bardzo fajna. Zobaczcie, ona tutaj ma... Jest taka... różowo-żółta. I co mamy poza tym? Można do statki grać. Klejący ryż. Mamy takie mięso, ja nie wiem do końca, czy to jest jakaś polędwica wieprzowa, wędzona, czy to jest kurczak, zaraz będziemy próbować. Mamy też tutaj taki makaron z mięsem mielonym, z ziołami, z kolendrą. Taki lekko ostro, fajny, fajny, bardzo mi to pasuje. Jajo i jeszcze resztka tych roślin z dżungli. I tutaj ostatnia fasolka szparagowana się ostała. Ostała i właśnie tutaj spożywamy nasz piknik. Potem już mamy tylko w dół i za 20 km będziemy u celu. Dzisiaj jest nasz przedostatni dzień w Laosie. Wszystko na to wskazuje, że jutro będzie ostatni. Najprawdopodobniej. Mhm. Jak się z tym czujesz, Ola? Już nie mogę się doczekać Tajlandii, jak mam być tak naprawdę szczera. Bo jednak... no nie wiem, chcę mieć już, wiecie, gorący prysznic. No po prostu, jakoś tak... Marzysz o cywilizacji, tak? Mhm. Jednak tak. Zatem... Nie mówiąc o jedzeniu. Pytacie nas o klejący ryż, o co chodzi z tym właśnie ryżem, który jest tak tutaj rozpowszechniony w Laosie. To jest... I co to jest w ogóle za ryż? Tak. Ten ryż jest klejący. Ale on nie jest miękki, on jest twardy. To nie ma nic wspólnego z rozgotowanym ryżem. To jest specjalna odmiana ryżu. I sweet rice. W opisie wam napiszę, jak można znaleźć taki ryż. Jakby pod jaką nazwą. I ten ryż charakteryzuje się tym, że jest gotowany na parze. Tutaj w Laosie jest do tego przeznaczone specjalne naczynie. To jest taki aluminiowy zazwyczaj garnek w kształcie takiego... dzbana i w tym garnku specjalnym gotuje się wodę i dalej na tą gotującą się w tym garze wodę ustawia się kosz w takim cylindrycznym kształcie. Oj, spadł mi kawałek ryżu. Kurka będzie miała. I właśnie na parze w tym koszu gotuje się ryż, klejący ryż. I nie wiem, co jeszcze mam wam powiedzieć. Pokażę, jak wygląda. Jest najczęściej, to jest chyba najczęściej hodowany ryż w Laosie, to znaczy ta odmiana. W związku z tym tak często jest tutaj jadany. No, zrobię. Prawda. W związku z tym jest tak często tutaj jadany, no, spożycie z klejącego ryżu jest największe właśnie w Laosie. I jeszcze dodatkowo, z tego klejącego ryżu w całej Azji Południowo-Wschodniej robi się różnego rodzaju desery i wszelkie te zawiniątka, które wam pokazywaliśmy w liściu bananowca z kokosem w środku czy z słodką nadzieniem z słodkiej fasoli, to właśnie z użyciem takiego ryżu. Z tego po prostu jest robiona, on jest jakoś tak obrabiany, że jest tworzona taka papka gładka i wtedy to jest po prostu z dodatkami na słodko. O! Jesteśmy teraz przy sklepie spożywczym, kupiliśmy wodę i Mariusz kupił kartę, tak? Do telefonu. Kartę Unitela. Ale jesteś żółty. Kipów, bo jest takie piękne słońce. Mhm. W każdym razie tutaj, w tej miejscowości
raz, że jest problem z dostaniem noclegu, a dwa, jeśli już będzie, to na pewno nie ma Wi-Fi. Dlatego naszym sposobem na to, żeby mieć internet, żeby wrzucać filmy, jest zakup takich kart. Karta z drapka. Czyli mam tutaj... Weź do słońca, pokaż. O. Mam tutaj kod i ten kod wstukuję. To mi pozwoli na 2 dni używania internetu. Wspaniale. Sklep spożywczy. Można powiedzieć typowy, ale nie typowy. Bo przemysł włókienniczy, słuchajcie, kwitnie w Laosie. I to nie jest pierwsza maszyna, jaką widzimy. Kolorowe nicie są... Nici są sprzedawane w wielu miejscach. Tak, tutaj to wszystko jeszcze jakby funkcjonuje po staremu. Mimo że Chiny wchodzą z tanimi wyrobami, tanimi tkaninami, to przemysł włókienniczy w Laosie cały czas trwa. I w tych oto pięknych okolicznościach przyrody zapraszamy do naszej chyba największej nory, w jakiej byliśmy. Przynajmniej w Laosie. Tak, w Laosie. Oto jest nasza izba. Najpiękniejszy jest widok z okna właśnie na tył. No dziewczyno. Może trochę brudno, ale rzeka, krowy. Zielono, miód, malina. Oto nasza toaleta. Z podwyższeniem. Bardzo interesujący prysznic. No prysznica nie ma, jest po prostu woda bieżąca, zimna, w związku z czym polewanie. Mam nadzieję, że tak, polewaczka jest. I oto nasze łóżko. Trochę materac się skurczył, ale nic, to... Ale firmowe, Apple. To najważniejsze. Tak, i w związku z tym płacimy za to ustrojstwo 50 tysięcy kipów, więc to będzie 25 zł. No i sami pewnie dojdziecie do tego, że tak, jutro rano stąd ewakuacja jak najszybciej, bo no niezbyt sprzyjające warunki tu panują do przebywania dłuższego. No co chcesz, wentylator nawet jest. Drugi. Jedzie Ola, jedzie Ola. Poszukujemy jedzenia, bo mamy z tym mega problem. I jednocześnie podziwiamy ostatni zachód słońca w Laosie! Patrzcie, dzieciaki dziki, tak wyglądają. Dzieciaki dziki. Trafiliśmy na jedzenie. No, po ciężki. Nie wiem, czy to można w ogóle nazwać jedzeniem. Ale słuchajcie, mamy... No ludzie tutaj dojedzą, tak. No to jak? No dobrze, jedzenie. Makaron klejący, uformowany w takie, pokrojone w kostki. I to jest tym kwaskowatym sosem, więc to jest bardzo podobne to, co jadłam wczoraj. No i do tego bierzemy pastę ostrą. I są sól, cukier i glutamina sodu. Więc można powiedzieć szaleństwo jedzeniowe, ale z braku laku dobre i to, bo jest naprawdę kryzysowo. Pojechaliśmy jakby w jedną stronę od naszej miejscówki. Wyjechaliśmy do końca wioski, przyjechaliśmy do kolejnej i tylko to znaleźliśmy. Pojedziemy jeszcze w drugą stronę i zobaczymy, może tam jakąś zupę dorwiemy. Spoko. Zatem słuchajcie. Z tego miejsca myślę, że się pożegnamy i wszystko na to wskazuje, że dzisiejszy vlog niestety nie pojawi się u nas na kanale, bo jest straszna posucha, jeśli chodzi o sygnał internetu. Zatem... No chyba, że będziemy go wysyłać kilka godzin, może się jakoś... Może się jakoś wgra. No... Trzymajmy kciuki. Zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem w towarzystwie tej po dzieciaków z po... Nie. Z połowy wioski chciałeś powiedzieć, tak? Tak. Mówię wam paj, do zobaczenia. Do jutra. Bye. Albo pojutrze, pa. Bye, bye. Tak, dzisiaj przy nastrojowej muzyczce. Na odpowiedzi. Na wasze pytania. Najpierw, zanim wam pokażemy przybytek, chciałam wam pokazać miotłę. Pani, ale panie, że mu zlikowały i powiedziały, że mam. Ola, masz piękny, czysty rower.